Słyszę gdzieś dźwięk dzwonienia. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie to nie wiem do kogo, bo... Ja właśnie też mam mój przy sobie, a ten służbowy... Służbowy telefon, nie wiem gdzie. Infolinie. A, to infolinie, niech się bują. Bują, niech się. Dorota jest w Łandzie. Uwaga. Szumi. Ja muszę jeszcze jakiś ten wisiorek ubrać. I rozpoczynamy 6 grudnia. W zasadzie powinna w czapie Mikołaja. Nie wchodzimy na mnie kitek. Mówię wam, co jest po prostu kamera, to kitek już. Kitek już po prostu wszędzie. Kitek jest wszędzie. Przywitaj się z ciociami, a nie. Chodź na tu. Nie dupo. Nie dupo, tylko mordko. Mordko. Nie? Ostrość nie złapie, nie? Ostrość nie złapie na kocie. Czekajcie. O! O! I takie mam potem atrakcje. Takie mam potem atrakcje, kocie. I tylko mruczenie. Cały dzień ona na mnie siedzi. I to mruczenie i mruczenie jedynie. Mruczenie i mruczenie. Dobra. Dzisiaj czerwona kiecka. Bo są Mikołajki. I można. I będziemy... Nie właśnie na mnie! Wiecie co, już ta lustrzana też tak nagrywa. Ostrość traci, no ale będziecie musieli przeżyć. Ja nie kupię aparatu, który, bo mi się popsuł 2-3 tysiące przed świętami. Super. Także będę tak nagrywała. Mimo... No właśnie mimo tego, że mi łapie ostrość na światłach. Zamiast na mnie. Tak to jest. Dobrze, także zapraszam do nowego vloga. Vlogu, vlogmaska. I będziemy światełkować dzisiaj zacnie. Trochę się zakolczykowałam. Zakolczykowałam i mam pentagrama, żeby coś na czerwonym odbijało. Kot już leci. Słuchajcie, kot już leci. Tak, ty też będziesz w kamerze. Cieszysz się? Żyćko z kotem. No, nie wstępuj na mnie. Nie wstępuj na mnie. Lecimy, słuchajcie, na światełki. Zamówiłam sobie czapę z wełny merino i powiem wam, że fajna czapula z pomponem, taka, no z wełny merino to będzie cieplutka, muszę, zobaczcie, mi się tu wieniec świeci i błyszczy, muszę go wyłączyć, całą noc się świecił. Baterii mamy dużo, jak już się niektórzy śmieli, na różne potrzeby, a to tak naprawdę na światełki. Wyłączyć. Wszystko mi pospadało. No. Wiecie co? Poczekajcie. Czekajcie. O. Wieniec zacny. Nie można się w lustrze przejrzeć. Tu mam schowane. Gdzie to się... O, tutaj. Dobra. Dobra. A ja dzisiaj w czerwonej kiecce. Takie wiecie tam. Takie wiecie, no i właśnie ta czapa. Ale powiem wam, że czapa fajna. Taka, nie jest taka milusia. Myślałam, że będzie taka nium, 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 jak angorka, o. A widocznie nie, natomiast podoba mi się. Super. Rękodzieło, ja wam potem pokażę może stronkę, z której zamawiałam, bo to też dziewczyna robi sama. Niech robi. Jestemy. Ja idę w Favilier. To jest to, co dostałam od Doroty na gwiazdkę i teraz i wielbię, bo jest firmowe, a ja nie mam dużo firmowych rzeczy, bo nigdy nie zwracałam na to uwagi, a teraz... Ojojoj. Czekajcie, a teraz sobie wielbię. Trzeba będzie się zapiąć, se wyjechać. Zima na całego. No, zima ładna. Wzięłam was na wierzch. Na wierchu. Na wierchu. Czy ja mam tutaj... Pas. Meryno z czapka. Proszę bardzo. Favilier. Włos rozpuszczony. Idziemy zdobywać rzeczywistość. I tak. Czasoprzestrzeń. Idziemy kupować łanzy. No nie wiem, ale to trzeba jakieś piżamy, bo ja wczoraj odpakowałam łanzy jedno, które dostałam od was dawno temu. Czekajcie, bo ja muszę stąd wyjechać, tak jak mówiłam, to jest wąskie gardło. Które dostałam dawno temu. Czekajcie, zamknę garaż.
i dopiero teraz przymierzyłam na zasadzie ten i weszło mi w przedziałek, jakkolwiek to nie zabrzmi, po prostu na mnie za krótkie. Szerokości są dobre, natomiast za krótkie. Stanie. Stanie, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dobra, zanim wyjadę, to was wyłączę, bo nie będziemy gadać na drogach. A patrz, a chciałam wziąć tę gumkę na przedpokoju, jest na tej łachce, co ja mam zawsze te szaliki. Tam jest ta gumka taka, żeby położyć. Może ja skoczę? Jest. Stój tu, ja skoczę, tu jest ta gumka. Ja zajdę. Podjadę, masz klucze? To naokoło, bo garaż jest od dupy. Może wtedy ten... Od dupy strony, nic tam nie jedzie, bo... Nic nie widać, zawsze te auta stoją. Tak, auta stoją, nic nie widać. Bo może na tej gumce by stało. Może na gumce by stało. Może nawet tu niżej. Nie, niżej by było nie fajnie. Wiesz, no nie. Wiem, że kierownica, ale podjadę. Niech i tak będzie. Wiecie co? Pierwsze śniegi. Ja będę teraz jechała 3 na godzinę. Myślałam, że ktoś przyjechał inny. Aha. Kolor się zgadza. Gorąco zrobiło. Gdzie jesteś? Książę na białym właśnie. Koniu. Gdzie jesteś? Książę na białym koniu. No dobra, do lota lecimy. Idę po gumkę. Może będziecie mieli... A, bo mi się ten stop start. Dobra, no z garażu się wyjeżdża, to jest o tyle dobrze, że słuchajcie, że nie mamy nawiane. I ten. Gumkę. Tu, teraz jesteście przymierzani. Tutaj to będzie dopiero. To jest jedyna słuszna opcja. Mimo, że i tak nie jest tak bardzo słuszna, jak być powinna. To jedyna słuszna. To mam pytanie, czy ja wziąłam telefon jeszcze. Telefon musi być, bo zdjęciory. Telefon jest. Wszystko się będzie działo. Dobra, wyłączam was, będziemy gumkę mierzyć, jakkolwiek to nie zabrzmi. Tak patrzę, czy na tym aucie da się was postawić, ale kiepsko. Bo ma te relingi, czy jak to się nazywa. A ja się rozbieram. Bo iż nie będę w centrum chodziła. Ciepłym. Zostawiam mój fawelier, moją czapę i lecę. Jeszcze muszę telefon z kieszeni wyjąć. Zapomniałabym. Co? Aha. No tak, spoko. Nie, poczekaj, bo ja muszę wziąć jeszcze parę rzeczy, bo tak. Telefon z kurtki. Jak znajdę, jest. I jeszcze opaskę. Bo nawet nie mam świątecznej, bo zapomniałam, że można. Jestem cały czas, żeby nie było. A to coś nagrywa. A ja nagrywam. I zobacz, relingi przeszkadzają trochę, ale... O, jesteś. Jak z szafy. Pamiętasz? Z tak, z Narni. Narnia nie... Dobra Narnia nie jest zła. Dużo Narnia. Dużo Narnia. Parking. Czekajcie. A kluczyk wróciła, auto na pewno zamknie. Nie wiesz, wzięłaś tę strzankę? Oczywiście. Chcesz telefonem? Nie. To znaczy telefonem też możesz, ale ja nie będę ściągała. Będę miała. Parking. Trafiłam. Dorota świruje. A ja zaraz wpadnę na palik, zobaczcie. Wow! O! O. Outfit of the day, made in Wejherowo. Trochę tak. Za dużo światła z sufitu idzie. Ktoś, tam jest ktoś za mną? Nie, nie? Thank you.
trochę w kratkę i w takie filce i w takie różne. Ale tak patrzę, że są straszliwie drogie takie rzeczy. Tutaj. O, czy ładne. O, plastikowe bomby. No powiem wam. No ja lubię takie urocze rzeczy. O, łoś na motorze. Spoko. Czy na hulajnodze. Czy na czymś z prezentami. Fajne. To są pierniczki. Pierniczkowe. No jest. To ty. Tak, w tym roku to jestem ja. Zobaczcie, Harry tu był. O, poziom gwiazdkowości nam się podnosi, bo jest dużo światełek. Nie idzie do Chibo? Możemy iść do Chibo w sumie. Jest fajka, ty zobaczy przy Ikei, wiesz? Zaraz, co tam masz? Piżamkę. Pingwinki? Zimową. Zimową. Ciasteczka, rękawiczki. Tak. Fajną. Fajną. Reserve, jak ktoś szukał. Ale jeszcze mam parę rzeczy w rąkach. Statyw. Dorotę statyw. Sweterkową. Sobusia. Tak. I... autko. Nawet dwa. U nas są dwie. No. Ładne, takie granatowo-czerwone. Taki świąteczny. I trochę zielone. Czekaj, jak porządny fotograf, musi być coś zielonego. Nastąpiła nasza tradycyjna przerwa w podróży. No. Ciastko. Soul coffee. I na kawę. I mamy serduszki. Jak zwykle mam 2 metry do stolika. Zacznie się tłoczek? Tłoczek się zacznie. A my już z powrotem, bo my jesteśmy dzielne, jest 16. Boże, byśmy 4 godziny tu łaził. O. Wiesz co, nie jest jakoś tak bardzo dramatycznie. Juhu, myślałam, że ślizgo i pada, bo tak zaśnieżeni wjeżdżali, nie? Tłoczki, bombki tam. Prezenciki. Bombki, Boże. Spoko. Ja. Nie, spoko. Myślałam, że choinka z bombkami. Na, 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 na. Noc już. Wyszły za dnia. Wróciły w noc. A kupił się różnych rzeczy. Bukowych. Bluzy, po prostu. Boże, muszę ściszyć muzykę przecież, bo on mi zdejmuje film.
bluzy żeśmy nakupiły. A czemu bukowe? Bo wielkie. I będziemy bukowe. Poczekajcie, bo widzicie, muszę jechać. Mhm, spoko. Takie tam. Dobra. Bukowe, bo mamy swoje humory. Dobra. To będą tak, bluzy na humory. Będą wielkie, będzie się można w nich zaszyć. Kaptur na łeb. O, zobacz, jak centrum pięknie. Światełki! Dawaj. Teraz jak wiznęłam. No. Czek nieprzyzwyczajony, no. Co zrobić. Nagrywka jak nagrywka. So, so this is Christmas. Jak można. No, wiadomo, jaka melodia, piosenka, melodia. Piosenka, melodia, wyłączamy piosenkę, melodię. Tak. Jedziemy. Dziubu. O, może jest jaśnie. No, teraz złoty. To jest kolor jaki to jest to czarny. Czarny. Sweterek. Taki mam. Ja niebieski. Myślałam, że ty wziąłeś granat. Granat był inny. Aha, faktycznie, no. Przepraszam. Zgadza się. Taki, o, że on jest taki duży, że można go, słuchajcie. Tak. Takie sexy lady. No. Także do getru ja mam rajty, żeby nie było, ale to nic. Jak będą getry, to będzie, to można go do getrów nosić. No. Fajny taki. To właśnie jest jeden. Świąteczne mierzymy przy okazji. Świąteczne mierzymy. Przy okazji. Dobra, lecimy tylko dalej. Już nie ma na telefon. No, ale mamy. Fajna. Uniformy. Nagrywasz? Tak, nagrywam. A, uniformy. To jest nasza buka. Rękawy na mnie lekko. No patrz, krótkie. To dobrze. To znaczy, że będą dla mnie dobre akurat. Tak. Miałam taką bukę. Tak. Jak ci smutno, ale jak ci źle, ubierz bukę, nie martw się. No. Bluza fajna. Tu jest z Miki. Fajnie. Mm. Miki. Jest kapturek. Jak musi być do buki kaptur. Do buki tak. Musi być kaptur. O, i teraz sobie siedzisz i się bujesz. I buka jest. I. No, fajna, ładna. Fajna. I do kolanek, i do Andryk sukny. Dzień dobry. Dzień dobry. No, sukienka. Wyszła już buka? Wyszła. Wyszła buka. A kto przyszedł? Joanna. W szarej bluzie. Pięknie. Taki szara, szara, taka ładna. Taki szary, ładny, taki, nie taki sprany. Aha, tu jest też jeszcze napis. Proszę bardzo. Buka jest fajna. Tak. Duża. Ja mam i Asia, czyli firmówkę. To jest nasze. Nie kuś, nie to, kuś. To jest nasze mikołajkowe prezent. Tak jest. Firmowy. Tak. Mamy dwie buki. Na Dorotę będzie do kostek, ale to nic. To nic. Super jest. Będę chodzić jak ten duszek, tak, tak. Bez nóżek. Po tych... Ale dobra wielkość. Bardzo ładna. Pycha. No. Pycha. 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 Super. Pycha. Bardzo fajne, świetne. Bo myśmy miały zamiar iść po taką bukę. Tak, tylko mogła mieć buka ta kieszenie, ale to nic. Ta buka nie ma kieszeni. Se damy radę bez. Przeżrejna buka, bluza sukienkowa. Tym razem ja w życiu nie miałam takiego koloru niczego. Taka musztarda. No, musztarda. Ja nie miałam. I z kieszeniami tym razem. Muszę stąd brać się. I też taka do kolanek. Fajna. I z kapturkiem. Masz nureczki. I w zasadzie nic oprócz bluzy nie potrzeba. Nie. Rajtki, bluza. Rajtki, na kapturek ma. Ma. O, ma, jest. Jest malutki, bo malutki, ale jest. Jest kapturek. No. Śliczna. Teraz ja Dorotę sfilmuję. Ja się wzięłam tu do lustra. Bo ja nie mam rajtka. No nie, masz na te, ale... O, proszę bardzo, to jest Dorotowa buka. Jestem taka buka. No i pięknie. Taka buka jest. Super, mamy buki. Ja jeszcze mam jedną bluzę. Ale to wiadomo, może do rejstapek i tak. No, ale co? Ja specjalnie wzięłam, nie, że wzięłam, jak specjalnie sobie wzięłam większą. No bo to ma być kocyk. To ma być kocyk, to ma być... I tak, idziesz po schodach i nikt cię nie widzi. I tak. Jesteśmy, mamy następne ciacho. Ciaszteczko, jeszcze ciasznik. Już była z kurierem gadałam. Już z kurierem gadałam akurat na przymiarce. Aha, pałeczki świąteczne. I to też jest męska piżama. To tak. Nie jest tak, że damskie są takie ładne. No. Nie ma mowy. Męska. Także. Super.
duża, obszerna, w ciastki, pingwinki, szalki. Fajny rękaw o długi, nie? O. Tak jak powinien męska być. Męska piżama, a nie te damskie jakieś kuse. Takie, jest gatunkowo, ale jeszcze... do dupy. O. Gatunkowo do dupy. No, a tutaj jest... Nie wiem, ta bluzka to akurat jest ładna, ale... No, ale to nie jest piżama. No, nie jest piżama, dokładnie. Więc o, proszę państwa. Bardzo ładnie. Jestem ciastkiem. Outfit świąteczny uważam za udany. Ta-dam! Jestem ciastkiem.